Cześć, witam Was serdecznie. Chciałem dzisiaj Wam parę słów na temat narożników powiedzieć. Akurat ten narożnik tu będzie w tej łazience szpachlowany i malowany. Więc tak pokrótce, jak można obsadzić narożnik? Zaczynając od samego narożnika, my staramy się zawsze montować te szerokie. Naprawdę on jest stabilny, ułatwia, jak jest ściana, powiedzmy, gdzieś ucieka lub jest pofałdowana, potrafi po prostu wyprostować to, nie gnie się jak powiedzmy guma. To jest pierwsza sprawa. Więc jak można taki narożnik na takiej ścianie w cudzysłowie zamontować? Więc pierwszy, najprostszy i najczęściej spotykany, gdzieś by uciekł takiem, jest coś takiego. Montujemy. Oczywiście powinna gdzie leżeć. Powinna być oczywiście poziomica. Przykładamy, powiedzmy tak. Strzelamy raz, strzelamy drugi raz. To samo z drugiej strony. Czy tak można zrobić? Nie powiem, żebym tak nie robił, ale przeważnie to są zawodowy, gdzieś w sufitach podwieszanych, gdzie nie ma praktycznie możliwości uderzenia w to. Jakbym tu tak zrobił i powiedzmy wyszpachlował, przy delikatnym trąceniu, wierzcie mi, zaraz to pęknie. To jest, bym powiedział, więcej niż pewne. Drugi sposób, już bardziej prawidłowy. Zaczekajcie, wyciągnę. Bardziej prawidłowy jest oczywiście użycie gipsu startowego lub uniflot, wario, coś takiego. Byle nie jakiś biały, powiedzmy, byle nie jakaś gładź, no bo to należy do gipsów, powiedzmy, słabych, tak? Więc po prostu nakładamy. Oczywiście tak samo przykładamy, poziomka mierzymy i ściągamy, tak? Tak? Tak wykonany narożnik, powiedzmy, że jest prawidłowo i dosyć mocny, wytrzymie lekkie uderzenia. Ja Wam pokażę, jak zrobić narożnik, jak obsadzić. Naprawdę, który nie chce mi się testować po uderzeniu, oczywiście po wysmęciu, tak, zostawię Wam ślad, a nie odpadnie i przede wszystkim nie ryśnie tutaj do góry. Więc zaczynamy tak samo, czyli na całości nakładam gips. Na całości nakładamy gips. Oczywiście całość zagruntowana. Ja sobie sprawdziłem, czy mi to ucieka, czy nie. Ważne przed nałożeniem narożnika oczywiście sprawdzenie tego, czy gdzieś za bardzo po prostu nie ucieka. Z racji tego, że ja to muszę gładzić, prawdopodobnie to jeszcze siatka pójdzie, ja ten narożnik troszkę cofnę. Więc tak, docinamy na miarę narożnik. Oczywiście u mnie jest ważne, byle był pod sufitem, bo od dołu idą płytki. Mniej więcej sprawdzamy, czy nam gdzieś nie będzie haczyć
8 jest przy narożnikach, pomimo że on ma takie zdrublenie to na końcu, że podczas wychładzenia wyjdzie nam ta część narożnika, to tu jest niewskazane. Powinienem go mocniej dobić, ale tak jak mówię, ja to będę jeszcze całość nakładał dosyć grubo, więc zostawiam. Jeszcze profilaktycznie sprawdzę. Ja zastosuję tutaj, można siatkę, ale my używamy oryginalnej fryzeliny, naprawdę polecam. I oczywiście ściągamy w miarę delikatnie, po prostu żeby nie zerwać fryzeliny. Narożnik. Mogę kiedyś zrobić test. Po wyschnięciu oczywiście za 2-3 dni, po uderzeniu zrobi się minimalne zagięcie tutaj. Nie ma prawa odstrzelić tutaj do góry, cokolwiek się zrobić. Kiedyś miałem taki przypadek, że montowali schody, uszkodzili. To nawet nie odrywałem, tylko wyciąłem kawałek, wsadziłem, wyszpachlowałem ładnie fryzelinka i ten. I nie do ruszenia jest jak gdyby całość narożnika. Troszkę zabawy jest. Ale mówię, takie gdzieś tam zabudowy, nic się nie stanie. Gdzieś bardziej takie, powiedzmy, narażone miejsca, oczywiście musi być gips. A jak chcemy naprawdę tak, tutaj jest, gdzie chcę to mieć naprawdę takie pewne na 100%, fryzelina i mur beton, nic się z tym nie stanie. To tyle, trzymajcie się, cześć.